naprawdę! Brawo, tak! Dobra, słuchajcie! Zanim dojedziemy, chcę powiedzieć parę słów. Po pierwsze, kto jeszcze oprócz mnie uważa, że to najlepsza ekipa na igrzyska Equestri w historii Ponyville? I nieważne, co kto uprawia, damy z siebie wszystko, bo każdy z nas może wrócić do Ponyville ze złotym medalem. Ale z małym wyjątkiem Balka Bicepsa, Fluttershy i mnie. Wiem, że jesteśmy dobrzy, ale lecimy z Wonderboltsami w powietrznej sztafecie, więc złota nie będzie. Nie oszukujmy się. Nie przejmuj się, Rainbow Dash. My też nie mamy szans, żeby zdobyć złoty medal. A to dlatego, że niesiecie flagę Ponyville na otwarciu igrzysk. To nie zawody. Zawody czy nie, i tak przecież możemy super wypaść. I tak trzymać! Słyszeliście to wszyscy? Wygramy czy nie, i tak przecież możemy super wypaść! Ale postarajmy się zdobyć dużo medali, okej? Igrzyska w Equestrii. Przyniosłem już wszystko. Co to dla mnie? Jestem czempionem w noszeniu sprzętu sportowego. A flaga Ponyville? Jest tam? A co z trzonkiem do flagi? Jest razem ze stojakiem. Weź już wyluzuj, Apple Bloom. Stresuję się, to normalne. Dobrze ją rozumiem. Kiedy się boję, że o czymś zapomniałem, panikuję. Ale znam pewien trik. Zaczynam liczyć, a kiedy powiem 10, to jestem tak spokojny, że wszystko robię dobrze i na czas. Luz, bluz, szafa, kra. Hej! Zostawcie mnie! Co się dzieje? Spike, nic ci nie jest? Wybacz nam, proszę, wielki, szanowny Spike'u, dzielny i wspaniały. Ha? Że co, że jak? Dziękuję za przyprowadzenie Spike'a. Wszystko dobrze, Spike. Poślemy strażników po twoje bagaże. Możecie chwilę poczekać i powiedzieć, co jest grane? Więc tutejsze kucyki uważają mnie za bohatera, tak? Mogę jeszcze zielonego? Wolę zielony. Kiedy byłeś tu ostatnio, przyniosłeś kryształowe serce księżniczce Cadence, dzięki czemu zdążyła uratować królestwo. Jesteś znany wśród moich poddanych jako wielki i szanowny, dzielny i wspaniały Spike. Niesamowite, prawda? Jesteś tu figurą, Spike. Widzisz? To ty! Cześć, przystojniaków. Dlatego mamy nadzieję, że uczynisz nam zaszczyt i zapalisz znicz na ceremonii otwarcia. Byłbyś pierwszym smokiem w historii Olimpiad w Equestrii, który to zrobi. Jasne, że się zgadzam. I w dodatku zrobię to własnym oddechem. Niech wszystkie kucyki zajmą swoje miejsca! 2 minuty! Jesteś absolutnie pewien, że dokładnie rozumiesz, na czym polega twoje zadanie? Stanę tam, gdzie mi wskażesz, czekam na twój znak, a potem podchodzę i zapalam znicz. Prościej być nie może. Szanowny panie smoku, idziesz wreszcie? No ładnie. Czy ktoś może mu pomóc iść?
A teraz powitajmy wspaniałą ekipę aż z Ponyville! Niech żyje Ponyville! Tak! Ekstra! Jest nasz sygnał. Przecież daję ci nasz znak. Teraz! Opanuj się, smoku! No coś ty, Spike! Uspokój się! Licz do 10. Raz, dwa, trzy... 1000, 4000, 10 000, 30 000! Co się dzieje? To nie może być prawda. Equestria, mamy problem. Panie smoku, możesz wreszcie zapalić ten znicz? Nie wiem, o co chodzi, ale nie mam dzisiaj ognia. Macie zapałki? Jesteś smokiem ziejącym ogniem. A może syropek jakiś? Nic nie szkodzi. Próbuję dalej. Niech ktoś idzie i mu pomoże. Ogień! Ogień! No, jak ty to zrobiłeś? Ja nie wiem. No cóż, lepiej późno niż wcale. Rozpoczynamy igrzyska! O, idą nasze małe gwiazdy! Byłyście cudowne! Puchłam z dumy tak, że o mało nie pękłam. Świetnie ci poszło, mała. Byłyście wspaniałe. Ale czy ktoś wie, co się stało ze Spajkiem? Wygląda na to, że chłopak się zestresował. Ale zdążył rozpalić ten ogień. Tak naprawdę ja to zrobiłam. Nie chciałam, żeby najadł się wstydu, więc rzuciłam zaklęcie, żeby rozpalić znicz. O, Rety, powiedziałaś mu? Nie, ale mógł się tego sam domyślić. Może lepiej mu powiedzieć. Pewnie tak, ale nie wiem, jak on to przyjmie. Bardzo się przejmuję, jak mu coś nie wyjdzie. Psst, Spike tu idzie. Nic mu nie mówmy. Siema! Spike, czy wszystko w porządku? Chyba tak. Sam nie wiem. Tam się stało coś dziwnego. Właśnie, a propos, ja... To było tak. Próbuję zapalić ten znicz. Wszyscy na mnie patrzą. I czuję, że to będzie straszna klapa. Aż tu nagle widzę ogień. To było genialne. O, fiu. Myślałam, że się martwisz. Martwię? Ty żartujesz? Martwić się odkryciem, że umiem rozpalić ogień swoim umysłem? Co? Patrz, to wielki Spike. Dzielny i wspaniały. Możemy dostać autograf? Jasne. To było naprawdę niesamowite, jak ocaliłeś królestwo przed zagładą. O, wiecie, co jest niesamowite? To patrzcie. Spokojnie. Kiedy ją podpalę za pomocą umysłu, to podpiszę wam drugą. Słowa. Spike, możemy chwilkę porozmawiać? Ej, proszę z tym uważać! Może nagle zapłonąć. Spóźniony zapłon. Hejka, co jest? Czekaj.
Daj mi sekundę. Jeśli mogę podpalać rzeczy umysłem, to czytanie w myślach musi być następne. I przewiduję, że ty chcesz mnie poprosić, abym podłożył ogień swym umysłem. Nie, bo nie umiesz. Serio? To jak wyjaśnisz to, co się tam stało na oczach tysięcy, tysięcy... To ja, Spike, rzuciłam zaklęcie rozpalania. Na oczach tysięcy i... tysięcy... Przykro mi, Spike, ale widziałam, że jesteś w tarapatach. Rozumiesz mnie, prawda? Ja... chcę być teraz sam. Spike! O, wielki, szanowny Spike, dzielny i wspaniały! Czy mogę prosić o autograf? Wybacz, poproś kogoś bardziej godnego ode mnie. Następna konkurencja, podniebna sztafeta! To Dash i Fluttershy! O nie! Nie możemy się spóźnić! Panią, proszę tamtędy. Nie wpuszczamy jednorożców bez zaklęcia blokującego. Aby uniknąć dopingu. I proszę nawet nie próbować rzucania zaklęć. Może mógłbym zrobić coś jeszcze innego? Coś, co jest godne podziwu mieszkańców Kryształowego Królestwa? O czym ty właściwie mówisz? Zapaliłeś znicz olimpijski! Cóż, tak naprawdę to nie było wcale... To nie było dość dobre dla ciebie? O, na złamany dysk. Następnym razem zażądasz koncertu rockowego. O, celebryci. Zaraz, to jest to! Wielkie gratulacje dla wszystkich medalistów. A teraz hymn naszej... A ja mam zaszczyt go zaśpiewać. Spike, co ty robisz? No wiesz, zwykle jest to tylko muzyka. A ja znam wszystkie słowa hymnu i teraz wam go zaśpiewam. Głośno i z dumą. Ku radości wszystkich! A teraz... hymn Cloudsdale zaśpiewa Spike! Chwila! Hymn Cloudsdale? Zawsze się gra hymn dla drużyny zwycięskiej, a Wonderboltsi są z Cloudsdale. Ale ja nie znam hymnu drużyny Cloudsdale. Nigdy go nie słyszałem! Zaśpiewaj dla nas, wielki, szanowny Spike, dzielny i wspaniały! Wonderbolci to właśnie my i śpiewamy sobie tak. I jesteśmy z Cloudsdale na południu Equestrii. Tam ekstra jest, ta drużyna jest the best. A w Equestrii mamy super ładne drzewa. I kochamy to miasto, bo jest super cool. I umiemy szybko latać i tego i dalej takie tam. Bardzo chciałbym, żeby to był koniec. Ale to jeszcze nie koniec. No... Wonderbolci to właśnie my i śpiewamy sobie tak. I jesteśmy z Cloudsdale. Tam bardzo jest przyjemnie i mamy strasznie fajne drzewa. I mam nadzieję, że tym razem to koniec już. A piosenka leci tak, la la la. A i kochamy nasze miasto. Mam nadzieję, że ten hymn się skończył już. Skończył już. Skończył. Już. Brawo! Spike, idziesz? Nie,
Muszę się jeszcze spakować. Zabunkrowałeś się tu na całą olimpiadę. A dzisiaj jest ceremonia zamknięcia. To znaczy, że jutro wyjeżdżamy. Czyli pakowanie. Na zakończenie igrzysk nasz stały punkt. Zawody w lodowym łucznictwie. Łucznicy, zajmijcie miejsca! Szkoda, że Ponyville nie wystawiło żadnego łucznika. Nie mamy komu kibicować. Nie szkodzi! Ponyville ma 37 medali, a Cloud's Dale 36, więc tak czy owak prowadzimy w klasyfikacji medalowej! Ale Cloud's Dale reprezentuje dwóch bardzo dobrych lodowych łuczników. Jeżeli obaj zwyciężą, to Cloud's Dale będzie mieć więcej medali. Czyli wszystko zależy od tej jednej dyscypliny? W sumie tak. Ojacie! Twilight, chodź! Usiądź obok mnie i przejmujmy się razem medalami! Pokażę ci jak! Ojacie! Właściwie to szukam Spike'a. Ktoś go widział? On nie przyjdzie. Próbowałyśmy go namówić, ale nie chciał nas słuchać. To możesz zająć jego miejsce! Twilight! Jesteś tam? Tak. Jestem bardzo zajęty. Spójrz, ile mam jeszcze pakowania. Nieźle, co? Koniec z chowaniem się. Masz iść ze mną. Teraz. Dobra, jak chcesz. Pójdę. Mogę przynajmniej włożyć to. To nie są zwyczajne strzały. Zamrażają ten kawałek tarczy, w który trafią. Wygrywa ten, kto pierwszy pokryje lodem całą tarczę. Obserwujcie numer 7 z Cloud's Dale. To faworyt. Naprawdę, Spike, dlaczego jesteś dla siebie taki surowy? Sprawiłem wszystkim zawód. Dwa razy. Ty nigdy nikogo nie zawodzisz, więc nie wiesz, jak to jest. Żartujesz? Nawaliłam nie raz i nie dwa. Nie o to chodzi. Znicz się zapalił. Podniebna sztafeta dostała medal, więc wszystko gra. Możemy przynajmniej oglądać ich stąd. Nie potrafię stanąć twarzą w twarz z publicznością. Nie zdążymy! Dash! Fluttershy! Uciekajcie! Osobiście podziękować za ocalenie kucyków i olimpiady. O wielki i szanowny Spike'u, dzielny i wspaniały. Musisz być z siebie dumny. Chyba tak. Chyba tak? Zobaczyłem, że coś się dzieje i zareagowałem. Tak się składa, że umiem mziać ogniem. Gdyby któraś z was umiała, zrobiłaby to samo. Wybacz, że powiem to dosadnie, ale opowiadasz głupoty. Ja tak to czuję. Chwileczkę. Chyba cię rozumiem. Powtarzasz, że wszystkich zawiodłeś, ale my uważamy, że nie. Wiesz, kto czuje się zawiedziony, Spike? Ty. I tylko ty możesz to sobie wybaczyć. Kiedy to zrobisz? Sam nie wiem. Można cofnąć czas? Bo chętnie bym to zrobił z ceremonią otwarcia. Czasu nie da się cofnąć, ale uczynisz mi wielki zaszczyt, odpalając fajerwerki na ceremonii zamknięcia igrzysk. Dawaj, Spike. Uratowałeś Kryształowe Królestwo dwa razy. Myślę, że fajerwerki ci się należą. No dobrze, to postaram się to zrobić. Zobacz!
to za medal? Ten! Jakie to uczucie wystąpić na otwarciu najlepszej olimpiady w historii Equestrii, Pysiu? Pewnie tak fajne jak na zamknięciu. No dobrze, już czas. Wiecie co? Trochę to dziwne. Choćby wiele razy powtarzano ci, że jesteś super, te wszystkie pochwały nic nie znaczą, dopóki nie poczujesz tego w środku. Żeby dobrze się poczuć z samym sobą, trzeba czasem zapomnieć o przeszłości. A kiedy nadejdzie czas, byś mógł pokazać się z najlepszej strony, będziesz w stanie rozświetlić całe niebo.